Maciej Kurzajewski, 46 L. Spędził u boku żony niemal całe dorosłe życie. Ale jak donosi twoje imperium? Rozwód już jest przesądzony. Fani Pauliny i Maćka mogli przeczuwać najgorsze już jakiś czas temu. Pierwsze sygnały pojawiły się w lipcu tego roku, celebritka zamieściła w sieci bardzo niepokojący wpis. Reklama kobieta najpierw zrywa psychicznie. Dopiero później odchodzi fizycznie. Kobieta odchodzi bardzo powoli. Rozważa, myśli o dzieciach, o utraconych marzeniach, nadziei, rozpacza, ale jak? Podejmie decyzję, to już nie ma tego mężczyzny w żadnej komórce jej ciała, pisało tajemniczo. Dziennikarze twojego Imperium zadzwonili do dziennikarza sportowego z prośbą o komentarz. Podpisuje się pod tym, co Paulina napisała. Co mam skomentować? Napisała prawdę, stwierdził Maciek. Wtedy jeszcze nie było w sądzie pozwu rozwodowego. Dwutygodnik party utrzymuje, że dokument trafił tam dopiero niedawno. Małżonkowie podobno zdecydowali, że rozejdą się za porozumieniem stron. Ustalili kwestie podziału majątku i opieki nad młodszym synem Julianem. Nie zanosi się zatem na wojnę w sądzie i nie jest wykluczone. Że, jak sugeruje informator magazynu, rozwód zostanie orzeczony już na pierwszej rozprawie. Mówi się też o nieudanych próbach ocalenia małżeństwa i o tym, że para nie wyjawi przyczyn rozstania. I, istotnie, Maciej Kurzajewski już nie, odbiera od nas telefonu. Czytamy w tygodniku. Z kolei w rozmowie z Fleszem Paulina wyjawiła: Jak się odnajduje w nowej sytuacji. Mam wszystko poukładane i ogarnięte. Żyję i działam dalej. Mam szczęście, że trafiłam na takiego ojca moich dzieci i rozchodzimy się w mega pokojowym nastroju. Spełniam marzenia szkoląc i wykładając, powiedziała